Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium w zakresie Getty Noble Banku. Oczywiście skupimy się na upadłości Getty Noble Banku i kwestii praktycznych związanych ze zgłoszeniem wierzytelności. Na wstępie przepraszamy za ewentualne problemy, które się mogły pojawić. Prosimy o potwierdzenie, czy dobrze nas Państwo widzą, słyszą. Jeśli tak, to zaczynamy. Jeżeli będą jakieś problemy, to oczywiście w komentarzach na bieżąco proszę nam zgłaszać. Tutaj czasami technika płata figle, musieliśmy pozmieniać kilka ustawień. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze. Dokładnie. W trakcie webinarium postaramy się odpowiedzieć na kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, co się dzieje w momencie ogłoszenia upadłości Getty Noble Banku? Po drugie, jak wygląda kwestia związana z powołaniem syndyka? Następnie zajmiemy się kwestią zgłaszania wierzytelności, jaki jest termin na zgłoszenie wierzytelności, w jakiej formie wierzytelność powinna zostać zgłoszona, no i gdzie tą wierzytelność zgłaszamy. Jak również omówimy kwestię związaną z potrąceniami, w jaki sposób te potrącenia należy składać, oświadczenia o potrąceniu, co należy wykonać przed złożeniem oświadczenia o potrąceniu, aby to oświadczenie o potrąceniu było skuteczne. Kolejną kwestią to będzie między innymi zaskarżanie decyzji po pierwsze syndyka, sędziego komisarza, no i przede wszystkim co dzieje się z umowami kredytów w momencie ogłoszenia upadłości banku i mniej więcej jak wygląda szacunkowy czas trwania postępowania. Także mam nadzieję, że jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania do nas, to będą Państwo zgłaszać pytania. Tak, zachęcamy do zgłaszania pytań w formie komentarzy. Oczywiście szereg pytań już otrzymaliśmy, przede wszystkim od naszych klientów, również i w odpowiedzi na ogłoszenie o webinarze. Będziemy na nie odpowiadać, ale oczywiście prosimy też o zadawanie pytań na bieżąco. Od razu też powiem, że jest to sytuacja wyjątkowa, więc upadłość Getty Noble Banku, podmiotu, który jest stroną w tysiącach, jeżeli nie dziesiątkach tysięcy procesów. Nie wszystkie kwestie zostały do tej pory rozstrzygnięte, nie było takich precedensów, więc kilka z tych rzeczy, o których mówimy, pokażemy, jakie jest naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie, ale nie jest wykluczone, że rozwiązań dopuszczalnych jest kilka i ostatecznie orzecznictwo sądowe wybierze jedną z możliwych dróg. Trudno powiedzieć w tym momencie, jaka to będzie z pewnością droga. Natomiast powiemy, co naszym zdaniem należy zrobić, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Zacznijmy od tego, że upadłość Getty Noble Banku oznacza, że szereg kredytobiorców musi podjąć konkretne działania, żeby właśnie swoje interesy zabezpieczyć. Natomiast powiem na samym początku o tym, kto nie musi podejmować żadnych działań. A więc ten nie musi podejmować żadnych działań, kto już z bankiem się rozliczył, czyli z jednej strony od banku otrzymał to, czego dochodził w pełnej wysokości, nie ma już żadnych dalszych roszczeń do banku. Z drugiej strony bank wobec niego też nie ma żadnych roszczeń, na przykład czy przede wszystkim z tytułu roszczenia o zwrot kwoty wypłaconego kredytu, ponieważ to roszczenie zostało zaspokojone zapewne w drodze potrącenia, no bo taka jest kolej rzeczy. Jest tego typu sytuacja, no jest wynikiem tak zwanej teorii dwóch kondycji rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, że w przypadku nieważnej umowy każda strona ma swoje własne roszczenie, co jest intuicyjnie może mało zrozumiałe. Natomiast jak zauważył Sąd Najwyższy w swojej uchwale, skutek w postaci automatycznej kompensaty nie może nastąpić, natomiast taka kompensata wzajemnych roszczeń może nastąpić wskutek potrącenia. I to potrącenie w związku z tym jest bardzo istotne. Ono jest bardzo istotne dlatego, że upadłość Getty Noble Banku nie oznacza, że wierzytelności banku znikają. Oznacza tylko, że wierzytelności banku będą teraz dochodzone przez syndyka. W szczególności, jeżeli umowa będzie uznana za nieważną, no to syndyk będzie dochodzić zwrotu całej wypłaconej kwoty od kredytobiorcy, niezależnie od tego, ile do tej pory na rzecz banku zapłacił. A z kolei kredytobiorca może oczywiście dochodzić zwrotu wszystkiego od upadłego banku, no ale jego roszczenie, tak jak roszczenie wszystkich wierzycieli upadłego, będzie zaspokojone tylko w pewnej części, na tyle, na ile wystarcza masy upadłości. W skrajnie negatywnym scenariuszu może więc dojść do tego, że syndyk wystąpi i otrzyma, będzie na jego rzecz zasądzona kwota
zwrotu pełnej kwoty kredytu, chociażby kredytobiorca zapłacił to już z nawiązką. Natomiast kredytobiorca tych kwot nie odzyska w żadnym stopniu, jeżeli majątku banku nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli. Żeby temu zapobiec, trzeba złożyć oświadczenie o potrąceniu i w ten sposób dokonać wzajemnej kompensaty. Przy czym kolejna kluczowa rzecz dla wszystkich kredytobiorców: istnieje w prawie upadłościowym ograniczenie, jeżeli chodzi o termin. Ten termin na zgłoszenie oświadczenia o potrąceniu jest w momencie, najpóźniej w momencie zgłoszenia wierzytelności, która z kolei może nastąpić, czy to zgłoszenie wierzytelności, do 30 dni po ogłoszeniu o upadłości banku. Oznacza to, że termin jest bardzo krótki. Upadłość banku oczywiście jeszcze nie jest ogłoszona. Możemy się jej spodziewać, że nastąpi to za miesiąc, dwa, trzy. Oczywiście dokładnej daty nie znamy, ale w momencie, w którym ta data będzie już znana, to znaczy nastąpi już ogłoszenie upadłości banku, zaczyna biec termin, który jest terminem kluczowym dla wszystkich kredytobiorców, którzy są w sporze z bankiem. Tak, i teraz z takich kwestii bardziej praktycznych, jeśli chodzi o wszystkich naszych klientów. To, co teraz będziemy robić, to przede wszystkim będziemy weryfikować, czy we wszystkich sprawach kredytobiorcy składali już oświadczenia o świadomości o skutku nieważności umowy. Ponieważ tutaj może się pojawić problem z wymagalnością, więc we wszystkich sprawach będziemy składać takie oświadczenia o świadomości o skutku nieważności umowy razem z wezwaniem przedsądowym, więc tutaj ważne, żeby Państwo na bieżąco nam przesyłali potwierdzenia dalszych spłat rat kredytu. Oczywiście też potrzebujemy od Państwa informacji, kto z Państwa już na ten moment całkowicie zaprzestał spłaty rat kredytu, ponieważ na ten moment będziemy już mogli dokonać całościowego oświadczenia o potrąceniu, tak aby byli już Państwo przygotowani na moment dotyczący zgłoszenia wierzytelności. Jeśli Państwo natomiast nadal spłacają, na przykład nie przekroczyli Państwo spłata kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, to oczywiście można wezwać na tym etapie do zwrotu wszystkich spłat, które Państwo dokonali razem z oświadczeniem o świadomości o skutku nieważności umowy. Natomiast samo oświadczenie o potrąceniu powinno zostać dokonane całościowo już z uwzględnieniem ostatniej spłaty przez Państwa dokonano. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby uzyskać od Państwa informację, kto już na tym etapie całkowicie zaprzestał spłat rat kredytu, tak abyśmy mogli przygotować całościowe oświadczenie o potrąceniu, aby Państwo byli gotowi na moment zgłaszania wierzytelności. Dodatkowo to, co jest bardzo, bardzo istotne, to po pierwsze ważne, aby Państwo uzyskali dostęp do profilu zaufanego, tak aby Państwo mogli zgłosić wierzytelność i poświadczyć również dokumenty, potwierdzić je przez profil zaufany. Również zalecamy, aby Państwo założyli sobie dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych właśnie na podstawie profilu zaufanego, tak aby w momencie, kiedy już upadłość banku, postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostanie ogłoszone, aby móc rozpocząć zgłaszanie wierzytelności, ponieważ na samo zgłaszanie wierzytelności termin ustawowy to jest tylko 30 dni od postanowienia o ogłoszeniu upadłości. I to, co ważne z kwestii praktycznych, jeśli chodzi o dowożenie wezwań przedsądowych do Getin Noble Banku, na tym etapie już Getin Noble Bank nie przybija pieczątek, przynajmniej jakby z naszego punktu widzenia, tak jak my to widzimy, o tym, iż wpłynęło dane pismo do Getin Noble Banku, jest przybijana pieczątka Velobanku, a to są dwa odrębne podmioty, więc aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, konieczne jest wysłanie wezwania przedsądowego razem z oświadczeniem bezpośrednio listem poleconym za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru, a następnie po upływie terminu z wezwania przedsądowego przygotowania całościowego oświadczenia o potrąceniu, tak aby Państwo mogli tą wierzytelność zgłosić. I to, co też jest ważne, jeśli chodzi o samo zgłaszanie wierzytelności, w każdej ze spraw przygotujemy taki podstawowy stan faktyczny dotyczący danej sprawy. Ważne jest, aby wyjaśnić, na jakim etapie jest dana sprawa. Czyli przede wszystkim musimy podać sygnaturę, kiedy był składany pozew, kiedy była składana modyfikacja powództwa. Czy już mamy wyrok w pierwszej instancji, czy mamy wyznaczony termin rozprawy, na przykład w sądzie apelacyjnym. Oczywiście to nie chodzi o to, aby ten stan faktyczny był bardzo długi, tylko aby tutaj przy zgłoszeniu wierzytelności te wszystkie takie informacje dotyczące stanu faktycznego sprawy zostały uwzględnione. Oczywiście będziemy na bieżąco przesyłać do Państwa te stany faktyczne, które oczywiście będą zajmowały jedynie kilka zdań, ponieważ chodzi o to, aby te wszystkie informacje podstawowe znalazły się w tym wniosku o zgłoszenie wierzytelności. Natomiast już na tym etapie zaczniemy przygotować ten stan faktyczny, aby Państwu było prościej zgłosić wierzytelność.
Może powiedzmy najpierw jeszcze, po co jest zgłaszana wierzytelność i czy rzeczywiście wszyscy taką wierzytelność muszą zgłosić. Wcześniej powiedziałem, kto nie musi, bo już się rozliczył z bankiem, ale to oczywiście dotyczy jakiegoś promila dotychczasowych kredytobiorców, czy nawet osób, które wytoczyły postępowania, niewiele z nich się zakończyło prawomocnie. W związku z tym pytanie, czy należy zgłaszać wierzytelność, czy też można tego nie robić. Odpowiedź brzmi tak. Zgłoszenie wierzytelności to jest rzecz, która pozwala potencjalnie wierzycielowi odzyskać całą bądź część swojego roszczenia. Te roszczenia, tak jak powiedziałem, są zaspokajane z masy upadłości, a więc celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego, no na tyle, na ile pozwala majątek upadłego, a więc syndyk ma za zadanie spieniężyć cały majątek, ściągnąć wszystkie należności upadłego od innych podmiotów, no i z tego, co uda mu się uzyskać po odjęciu kosztów postępowania upadłościowego, no będzie zaspokajać wierzycieli w odpowiednim procencie, no w takim procencie, na jaki starcza majątku, przy czym też trzeba wskazać, że są różne kategorie, jakby więc w różnej kolejności wierzyciele są zaspokajani. W pierwszej kolejności są zaspokajani wierzyciele preferencyjni, między innymi roszczenia pracownicze do tego należą, różnego rodzaju składki, podatki. Natomiast wierzyciele, o których my tutaj mówimy, czyli kredytobiorcy, no to będą wierzyciele, którzy wchodzą w kategorię ogólną wierzytelności, nie są preferencyjnie traktowani. Jeżeli ktoś uważa, że jego wierzytelność wobec banku jest na tyle niewysoka, a szanse jej odzyskania są nieduże, nie musi jej zgłaszać. To nie jest obowiązek. Wierzyciel nie ma takiego obowiązku. Może być też tak, że wierzyciel ma nadzieję, że po zakończeniu upadłości jeszcze zostanie coś, to jest czysto teoretyczną możliwością, i będzie się mógł z tego zaspokoić, ale bo też, co jest myślę tutaj bardziej rozsądnym założeniem, że jego wierzytelność jest tak niska, że nie jest to warte zachodu. Co prawda samo zgłoszenie wierzytelności nie wymaga żadnych opłat, no ale te opłaty będą się pojawiać na dalszych etapach postępowania upadłościowego. Może być wreszcie tak, i to może być najczęstsza sytuacja, że po dokonaniu potrącenia nie ma wierzytelności kredytobiorca wobec banku, przeciwnie, saldo tych wzajemnych rozliczeń jest niekorzystne dla kredytobiorcy, a więc tak naprawdę to upadły będzie miał jeszcze jakieś roszczenie, którego syndyk może dochodzić, nie musi, ale może i pewnie to zrobi, od kredytobiorcy. No i w takiej sytuacji, jeżeli po potrąceniu wyjdzie na to, że wierzytelność kredytobiorcy umorzyła się w całości, a jeszcze jakieś roszczenie ma bank, no to oczywiście tego typu kredytobiorca nie ma powodu do zgłaszania swojej wierzytelności, no bo ona nie istnieje, bo się umorzyła. Jednak istotnym tutaj zastrzeżeniem jest to, że uchwała Sądu Najwyższego w sprawie tak zwanej bezskuteczności zawieszonej, która też zresztą wywołała szereg innych problemów, no ale stworzyła również problem związany ze skutecznością potrąceń, a mianowicie stworzyła wymóg pozaustawowy, no bo przepisy na ten temat milczą, a co więcej, tego typu wymóg jest niezgodny z prawem europejskim. No niemniej jednak Sąd Najwyższy wymyślił koncepcję pouczania kredytobiorcy o rzekomo kolosalnie negatywnych skutkach nieważności umowy, z której to kredytobiorca może sobie nie zdawać sprawy, i w związku z tym wykreował wymóg pouczania przez sądy kredytobiorcy, a z tym jest związane kolejne odkrycie Sądu Najwyższego, że dopiero po takim pouczeniu i po złożeniu przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji czy świadomości tych skutków, jakie mogą nastąpić wskutek nieważności umowy kredytu, roszczenie zarówno banku, co jest może w tym wypadku mniej interesujące, ale przede wszystkim kredytobiorcy, staje się wymagalne. No a to ma z kolei znaczenie dla możliwości dokonania potrącenia, bo to potrącenie jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, w której ta wierzytelność nasza, którą potrącamy, już jest wymagalna. Dlatego, tak jak mówiła mecenas Wolna Sroka, dla bezpieczeństwa należy, wysyłając do banku
wezwanie do zwrotu wszystkich kwot zapłaconych do tej pory, jednocześnie złożyć takie pisemne oświadczenie o tym, że się zna potencjalne skutki i akceptuje związane z nieważnością umowy, tak aby zmaksymalizować swoją szansę na to, aby oświadczenie o potrąceniu zostało uznane za skuteczne. Brak skuteczności oświadczenia o potrąceniu oznaczałby, że tak naprawdę wierzytelność kredytobiorcy dalej istnieje w pełnej wysokości i powinna zostać zgłoszona w pełnej wysokości do masy upadłości, a następnie zostanie w jakiejś części zaspokojona. No ale co gorsza, powoduje też, że wierzytelność banku pozostaje w pełnej wysokości kwoty wypłaconego kredytu i tam może być dochodzona przez syndyka od kredytobiorcy. To rozwiązanie, taki skutek byłby oczywiście skrajnie niekorzystny dla kredytobiorców. Należy się przed nim bronić oświadczeniem o potrąceniu, a żeby uniknąć wątpliwości co do skuteczności tego oświadczenia o potrąceniu, należy złożyć jednocześnie z wezwaniem do zapłaty takie oświadczenie o akceptacji skutków nieważności umowy. Tak jak powiedziałem, ten wymóg Sądu Najwyższego jest sprzeczny z prawem, ale dopóki nie zmieni się tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego, co może nastąpić wyłącznie pod wpływem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to należy podjąć takie kroki, aby zmaksymalizować szanse na skuteczną ochronę naszych interesów. No i w rezultacie kredytobiorca, który nawet zapłacił na rzecz banku mniej niż otrzymał, tak? Czyli przykładowo kwota kredytu wynosiła powiedzmy 400 tysięcy złotych, a kredytobiorca do tej pory zapłacił na rzecz banku 300 tysięcy złotych, to jeżeli jego oświadczenie o potrąceniu, wskutek czego obie wierzytelności umorzą się i zostanie tylko wierzytelność banku na różnicę, czyli 100 tysięcy złotych, jeżeli to oświadczenie o potrąceniu miałoby być potencjalnie nieskuteczne, to wychodzi na to, że taki kredytobiorca właściwie powinien zgłosić swoją wierzytelność na 300 tysięcy złotych do syndyka, z pełną świadomością tego, że jest to działanie na wszelki wypadek, mające zabezpieczyć chociaż częściowo jego interesy, gdyby to oświadczenie o potrąceniu było nieskuteczne. Tak, natomiast warto wskazać, że w przypadku, kiedy kredytobiorca zgłosi wierzytelność w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości, to samo zgłoszenie wierzytelności nie jest obarczone żadną opłatą. Także tutaj nie ma znaczenia, jaka kwota formalnie zostanie zgłoszona, czy będzie to tylko nadwyżka ponad kwotę kapitału, czy wszystkie spłaty dokonane przez kredytobiorcę. Natomiast ostrożności lepiej, tak jak tu wskazał mecenas Szczepański, zgłosić całą wierzytelność, nawet jakby oczywiście składając wcześniej oświadczenie o potrąceniu, ponieważ jakby tutaj również syndyk będzie musiał się odnieść do kwestii oświadczenia o potrąceniu i ważne jest, aby oświadczenie o świadomościach skutku nieważności umowy zostało dodane do wezwania przedsądowego. I kolejna kwestia, jeśli chodzi o kwestię zgłaszania wierzytelności, kwestii procedury dotyczącej zgłaszania wierzytelności, tutaj warto pamiętać, iż samo postępowanie upadłościowe ma w sobie bardzo dużo terminów, które jest istotne z punktu widzenia zaskarżania konkretnych decyzji, które pojawiają się w toku postępowania upadłościowego. No i po pierwsze oczywiście w momencie, jeśli Państwo zgłoszą wierzytelność do masy upadłości, tutaj oczywiście będzie kwestia związana z listą wierzytelności i podejrzewamy, że jeśli chodzi o syndyka, syndyk nie będzie uwzględniał wierzytelności, które będą zgłaszane do masy upadłości, ponieważ samo uznanie tej wierzytelności powodowałoby de facto uznanie roszczenia w zakresie nieważności umowy, więc jakby te wierzytelności, to zasady mogą być nieuwzględniane przez syndyka. No jakby w przypadku, kiedy pojawi się lista wierzytelności i otrzymają Państwo informację, że na liście wierzytelności dana wierzytelność nie została uwzględniona, tutaj również pojawi się termin na złożenie zarzutów do listy wierzytelności. Ten termin wynosi 14 dni. Sama opłata to jest 1/5 opłaty ogólnie sądowej, czyli to będzie 200 zł. Natomiast ważne, aby to zgłoszenie, aby jakby te zarzuty zostały wniesione, ten sprzeciw został wniesiony w terminie. No i kolejna kwestia przy wniesieniu po tym, jak tutaj zostanie zgłoszony sprzeciw, to kolejnie możliwe, że sędzia komisarz, który będzie rozpoznawał dany sprzeciw, również
odmówi uwzględnienia danej wierzytelności na listę i tutaj również będzie trzeba składać zażalenie od postanowienia w zakresie nieuwzględnienia, oddalenia tutaj sprzeciwu co do nieuwzględnienia danej wierzytelności na listę wierzytelności. Więc bardzo ważne jest, aby Państwo też weryfikowali terminy pod kątem między innymi listę wierzytelności i aby się Państwo zastanowili, czy warto daną wierzytelność zgłaszać do masy upadłości w przypadku, kiedy na przykład Państwo w spłatach nie przekroczyli kwoty kapitału. Natomiast tego tutaj wskazał mecenas Szczepański, z ostrożności warto na tym etapie te wierzytelności zgłosić w całości, nawet w przypadku, kiedy Państwo w spłatach nie przekroczyli jeszcze kwoty kapitału. Jeśli chodzi o samo wykazanie wierzytelności, to przede wszystkim ważne jest, aby Państwo dysponowali zaświadczeniami z banku, potwierdzeniami spłat rat kredytu, które będą Państwo musieli dodać do wezwania przedsądowego. No i na następnym etapie oświadczeniem o potrąceniu, potwierdzeniem nadania oświadczenia o potrąceniu, jak również potwierdzeniem odbioru tego oświadczenia o potrąceniu, tak aby właśnie to oświadczenie o potrąceniu zostało najpóźniej dokonane w dniu zgłaszania wierzytelności. Także tutaj jest bardzo ważne, aby zastanowić się nad kwestią po pierwsze zgłoszenia wierzytelności, no i tutaj to ma znaczenie właśnie pod kątem prowadzenia przede wszystkim państwa sprawy sądowej, więc ważne jest, aby śledzić te wszystkie informacje na temat postanowienia w zakresie ogłoszenia upadłości. Termin, który wynika z ustawy prawo upadłościowe, to są 2 miesiące od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Więc jakby tutaj oczywiście, tak jak wskazał mecenas Szczabański, może to być zdecydowanie dłuższy termin, natomiast termin, który wynika z ustawy, to są tylko 2 miesiące. Co się dzieje, jeżeli nasza wierzytelność zostanie zgłoszona i syndyk ją uzna? No, to będzie tożsame tak naprawdę z uznaniem wierzytelności w postępowaniu sądowym. Generalnie rzecz biorąc, przepisy prawa upadłościowego przewidują, że przeciwko upadłemu nie może się toczyć postępowanie o zapłatę, no bo to postępowanie i te wszystkie kwestie związane z wierzytelnościami powinny być załatwiane w postępowaniu upadłościowym. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, w którym postępowanie zostało wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, natomiast wierzytelność nie została uznana przez syndyka. A więc mamy tutaj do czynienia z następującymi wariantami. Pierwszy wariant jest taki: zgłaszamy wierzytelność, syndyk ją uznaje. No to będzie po prostu uznanie naszej wierzytelności. W tym wypadku postępowanie o zapłatę, które się toczy z powództwa kredytobiorcy, powinno zostać umorzone ze względu na fakt, że pozwany w tym wypadku upadły uznał powództwo, natomiast samo zaspokojenie nastąpi w drodze postępowania upadłościowego. W taki scenariusz no nie wierzymy, no bo dlaczego syndyk miałby uznawać powództwa kredytobiorców? Wydaje się raczej, że syndyk, tak jak do tej pory podmiot, który jest w restrukturyzacji, będzie po prostu bronić się przed tymi niekorzystnymi dla siebie rozstrzygnięciami, no, na drodze sądowej, a więc będzie czekać na rozstrzygnięcie sądu w każdej konkretnej sprawie. Dokładnie, zwłaszcza tutaj tylko wejdę w słowo, zwłaszcza, że potencjalnie syndykiem może być również wyznaczony inny bank. To wynika z przepisów szczególnych dotyczących upadłości banków. Więc tutaj tym bardziej trudno jest uznać, iż jeśli syndykiem zostałby tutaj wskazany, syndykiem byłby bank w danym postępowaniu, to ten bank nagle zacząłby uznawać oświadczenie o potrąceniu, co jakby tutaj do tego momentu nie miało miejsca. W związku z tym należy założyć, że raczej syndyk nie będzie uznawać zgłoszonych wierzytelności. Sędzia komisarz również uzna, że nie wynikają one z dokumentów banku, a więc nie są bezsporne, mówiąc krótko. A skoro są sporne, no to uzna, że w takim razie niech rozstrzygnie o tym sąd w tym postępowaniu, które się toczy, a więc nie wpisze ich na listę wierzytelności. Natomiast toczenie dalej naszej sprawy o zapłatę jest możliwe wyłącznie, jeżeli właśnie ta wierzytelność, której dochodzimy, nie została wpisana na listę wierzytelności, a my składaliśmy środki odwoławcze, a więc skargi i sprzeciwy i zażalenia, i ostatecznie nam odmówiono wpisu na listę wierzytelności. I tylko wówczas możemy dalej prowadzić postępowanie o zapłatę przeciwko
bankowi. No w tym wypadku już syndykowi, bo syndyk wchodzi w miejsce banku i będziemy dochodzić od masy upadłości. Jeżeli takie rozstrzygnięcie, czyli mamy sytuację, w której syndyk odmawia wpisu na listę wierzytelności, my dochodzimy jej dalej w procesie. Jeżeli sąd ją, tą wierzytelność na naszą rzecz zasądzi, to wówczas na podstawie takiego wyroku prawomocnego będziemy mogli wnosić o sprostowanie listy wierzytelności, no poprzez uwzględnienie właśnie naszej wierzytelności, i wówczas tą wierzytelność będziemy mogli wpisać na tą listę wierzytelności. Więc jeżeli nie podejmiemy tego, nie zgłosimy wierzytelności, czy też nie złożymy później odpowiednich środków odwoławczych od decyzji odmownych, to tak naprawdę pozbawiamy się możliwości dochodzenia tej wierzytelności w tym naszym podstawowym procesie. To dotyczy wierzytelności pieniężnej. Odrębną kwestią jest samo roszczenie o ustalenie nieważności umowy, a więc można sobie wyobrazić sytuację, w której tak naprawdę cofamy powództwo o zapłatę, bądź go w ogóle nie wnosimy, bo też są pytania, czy teraz warto dalej się procesować z bankiem. Jak najbardziej, no bo chodzi właśnie o to, żeby ustalić, że umowa kredytu jest nieważna i nie istnieje zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku. To zobowiązanie, tak jak wspomniałem wcześniej, dalej będzie istnieć i będzie dochodzić tego zobowiązania syndyk. A więc niewątpliwie kredytobiorca ma interes w tym, aby takiej wierzytelności nie było. I wówczas, jeżeli nie ma z tym związanych roszczeń pieniężnych, bo wskutek potrącenia wszystkie wierzytelności kredytobiorcy się umorzyły, a my zakładamy, że to potrącenie było skuteczne, no to wówczas oczywiście można nie składać wierzytelności na listę, no i w procesie dochodzi tylko ustalenia, że dana umowa jest nieważna, a wierzytelność banku o zwrot kwoty kapitału jest odpowiednio niższa, no bo wskutek potrącenia doszło do umorzenia jej w znacznym stopniu. Tak, tutaj jest bardzo ważna kwestia przy osobach, które całkowicie spłaciły kredyt i które już nie spłacają tego kredytu, tak? Gdzie bank wydał państwu list mazalny, gdzie mamy roszczenie dotyczące tylko i wyłącznie zapłaty. Tym bardziej w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, ponieważ kolejnym etapem, jeśli właśnie Państwo przejdą całe postępowanie, tak, czyli tak jak tutaj wskazaliśmy, czyli po pierwsze złożą Państwo sprzeciw, po drugie zażalenie, to de facto Państwa sprawa będzie się mogła toczyć dalej w sądzie, jeśli chodzi właśnie o sprawę dotyczącą zapłaty. No i to, co jest też ważne, tak jak po decyzji o ogłoszeniu restrukturyzacji Getin Noble Banku, we wszystkich sprawach, w których nasi klienci mieli nadpłaty ponad kwotę faktycznie wypłaconego kredytu, składaliśmy skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. I w jednej z naszych spraw zostało skierowane pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie które w pewien sposób podważa decyzję dotyczącą restrukturyzacji. W tym momencie jesteśmy z mecenasem Czabańskim na etapie przygotowywania pisma procesowego w tej sprawie, ponieważ mamy już zobowiązanie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jeśli się okaże, iż decyzja o restrukturyzacji Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa i to zostanie potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny, to w następnej kolejności będzie można dochodzić odszkodowania m.in. od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale żeby móc dochodzić szkody, konieczne jest zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, ponieważ jeśli Państwo tego nie zgłoszą, to de facto jakby tej wierzytelności nie będzie można dalej dochodzić, w tym nie będzie można dochodzić tutaj odszkodowania od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Z tego względu ważne są aby konkretne czynności podjąć w określonym terminie, tak aby później nie okazało się, iż przez zaprzepaszczenie jakiegoś kroku, który powinni Państwo podjąć, Państwa wierzytelność w praktyce wygaśnie. Tak? Więc jakby to jest bardzo ważne, aby tutaj tych wszystkich terminów pilnować i aby tą wierzytelność zgłosić w terminie 30 dni od wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Tutaj możemy przejść do odpowiadania na Państwa pytania, które no też już nawiązują do tego, co mówiliśmy i są dosyć szczegółowe. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no wiele kwestii tutaj pozostaje niejasnych. No, kluczowa kwestia z punktu widzenia obrony czy ochrony praw kredytobiorców to jest kwestia potrącenia.
daty wymagalności. Tutaj padło pytanie, czy tego typu oświadczenie o znajomości skutków nieważności umowy no nie może być złożone na przykład przez pełnomocnika, skoro ma upoważnienie do prowadzenia sprawy, właśnie dochodzenia roszczeń związanego z nieważnością umowy. No i tutaj można powiedzieć, że zdroworozsądkowo, skoro ktoś składa pozew, w którym domaga się zasądzenia kwoty, bo umowa jest nieważna, no to chce, aby ta umowa była nieważna i nie jest potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie. Natomiast w sprawach kredytów frankowych niestety mamy do czynienia z wykwitem różnego rodzaju nowych pomysłów i tym nowym pomysłem Sądu Najwyższego właśnie były te oświadczenia składane po pouczeniu, które będą teraz właśnie przynosić swoje kolejne niezamierzone chyba konsekwencje, bo Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu tej uchwały, że potencjalna upadłość banku jest trudno wyobrażalna i nie wie, dlaczego by to miało spowodować problemy. No to teraz właśnie zobaczy, jakie to problemy powoduje. Ale no, żeby pozostać jednak w zgodzie z jakąś podstawową logiką, no i też zasadami słuszności, należy uznać, że takie oświadczenie o potrąceniu musi być skuteczne. Bo to jest jedyna droga, w której kredytobiorca może się obronić przed roszczeniem banku w sytuacji, w której sam tą umowę wykonywał i sam na rzecz banku płacił duże środki. No niemniej jednak, skoro mamy takie stanowisko Sądu Najwyższego, które tego typu oświadczeń wymaga od samych kredytobiorców, no to moim zdaniem złożenie go przez pełnomocnika no po prostu jest zmniejszeniem naszych szans na sukces. To nie oznacza, że to będzie złe, tak? Równie dobrze to może być bardzo dobre rozwiązanie i wystarczające, tak? Ale może się okazać, że sądy pójdą w taką stronę, że to oświadczenie no może być pisemne, złożone niekoniecznie przed sądem, ale musi być złożone osobiście przez kredytobiorcę, ponieważ jest to rodzaj oświadczenia wiedzy, które no, trudno, żeby składał pełnomocnik, no bo pełnomocnik takiej świadomości nie ma, więc z tego punktu widzenia bezpieczniej jest, jeżeli tego typu oświadczenie złoży sam kredytobiorca. Oczywiście dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których sam kredytobiorca jeszcze takiego oświadczenia nie złożył, na przykład w toku postępowania sądowego, w toku pierwszej instancji. Obecnie, powiedzmy sobie, sprawa jest w toku postępowania apelacyjnego, no ale tego typu oświadczenie zostało już przez kredytobiorcę złożone, czy to w formie pisemnej, po pouczeniu przez sąd, co staje się niestety taką praktyką aktualnie, czy też na rozprawie po pouczeniu ustnym. No, tego typu praktyka już zaczęła być powszechnie stosowana. No, ale oczywiście no, nie wszyscy kredytobiorcy, czy znaczna część kredytobiorców no, nie doczekała się jeszcze rozprawy, na której by mogli zostać pouczeni, czy nie złożyła takiego oświadczenia na piśmie po pouczeniu przez sąd. I wówczas jakimś sposobem na zwiększenie swoich szans jest właśnie złożenie takiego oświadczenia na piśmie, no razem z wezwaniem do zapłaty. Tak jak powiedziałem, tak aby maksymalizować swoje szanse uznania, że oświadczenie o potrąceniu jest skuteczne. A to, o czym trzeba pamiętać, co już mówiłem na początku, ale to warto powtórzyć, na oświadczenie o potrąceniu mamy termin 30 dni od ogłoszenia upadłości. Każde późniejsze złożenie takiego oświadczenia będzie z dużym prawdopodobieństwem uznane za nieskuteczne, co oznacza, że wierzytelność banku nie uległa umorzeniu, będzie w całej wysokości kwoty wypłaconego kredytu. No i tego może dochodzić syndyk od kredytobiorcy. To jest to zagrożenie, które podkreślamy, bo to jest bardzo istotne, bardzo duże, poważne zagrożenie w sytuacji upadłości. Tak, tutaj jest pytanie, czy w przypadku, kiedy kredytobiorca jeszcze nie przekroczył składa kwotę wypłaconego kredytu, czy warto zgłaszać wierzytelność? No tutaj oczywiście również rekomendujemy w takim przypadku złożenie oświadczenia o potrąceniu, zgodnie z tą procedurą, którą przedstawiliśmy wcześniej. Natomiast dla bezpieczeństwa, ze względu na między innymi problematykę dotyczącą oświadczenia o potrąceniu i też oświadczeń o świadomościach skutku nieważności umowy, czy one były skuteczne, czy nie, między innymi właśnie kwestia, czy sąd pouczył kredytobiorcę o skutkach nieważności umowy, to dla bezpieczeństwa warto zgłosić całą wierzytelność, nawet jeśli w spadku kredytobiorca nie przekroczył kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, tak aby ewentualnie syndyk mógł odnieść się do między innymi odnieść się do kwestii oświadczenia o potrąceniu, żeby tutaj nie było jakichkolwiek problemów, że w przypadku, kiedy Państwa oświadczenie o potrąceniu nie byłoby uznane za skuteczne,
państwa wierzytelność nie zostałaby zaspokojona, a z kolei syndyk miałby roszczenie o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Także tutaj dla bezpieczeństwa warto jednak tą wierzytelność zgłosić w całości. I teraz tak, padło jeszcze pytanie, co w przypadku, kiedy w spłatach przekroczyły już państwo kwotę kapitału, czy spłacać, czy nie. No tutaj w tym zakresie wysyłaliśmy do państwa informację, że w przypadku, kiedy państwo w spłatach przekroczyli kwotę kapitału, jednak warto po pierwsze wstrzymać się ze spłatą rat kredytu. Oczywiście to może spowodować negatywne konsekwencje w postaci wypowiedzenia umowy i ewentualnego pozwu, tak, ze strony banku czy sprzedaży wierzytelności do firmy zewnętrznej. Natomiast im więcej państwo będą nadpłacać ponad kwotę kapitału, tym jest mniejsza szansa, że tę kwotę się państwu uda odzyskać. Tak? Natomiast oczywiście państwo sobie muszą przeanalizować, że tak powiem, bilans zysków i strat, czy jednak ważne jest dla państwa to, aby nie być wpisanym do BIK-u, aby bank nie wypowiedział państwu umowy, czy wolą państwo jakby zabezpieczyć się, aby nie zwiększać wysokości państwa roszczenia i dalej spłacać raty kredytu. Natomiast te osoby, które jeszcze w spłatach nie przekroczyły kwotę kapitału, to naszym zdaniem jednak warto spłacać aż do momentu przekroczenia w spłatach, dojścia do tej kwoty kapitału, ponieważ i tak finalnie będą się państwo musieli co do tej kwoty kapitału rozliczyć, a tutaj nie pojawią się negatywne skutki w postaci wypowiedzenia umowy kredytu. Pewną niewiadomą jest, co się będzie działo z umowami kredytu, które trwają, a które przejmie syndyk. Generalnie rzecz biorąc, postępowanie upadłościowe nie powinno się toczyć zbyt długo. Jego celem jest spieniężenie majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli. Tymczasem bank jest stroną umów kredytowych, które sięgają nawet 50 lat, a były zawarte na przykład 15 lat temu, więc zostało jeszcze 35 lat okresu ich wykonywania. No i pytanie, co zrobi syndyk? Syndyk tutaj ma różne możliwości, między innymi ma możliwość odstąpienia od takiej umowy, ma możliwość też sprzedaży jakiejś części wydzielonej, może jakiegoś przelewu wierzytelności. Zobaczymy tak naprawdę, co tutaj będzie robić syndyk, natomiast nie jest wykluczone, że tego typu umowy mogą być po prostu przez bank może nie tyle wypowiedziane, ile, tak jak powiedziałem, syndyk od nich odstąpi i wówczas ta kwota kapitału zgodna z wyliczeniami banku zostanie postawiona w stan wymagalności. No to jest rozwiązanie hipotetyczne i bardziej na razie może interesujące dla osób, które nie są w sporze z bankiem. Natomiast to, co powiedziała mecenas Wolna Sroka, osoby, które spłacają dalej kredyt, powinny się zastanowić po pierwsze, jakie są ich szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, a więc w szczególności, czy umowa została zawarta na cel typowo konsumencki, a więc na zakup nieruchomości dla własnych potrzeb, czy może ma jakiś związek z działalnością gospodarczą. Tutaj orzecznictwo sądów jest o wiele mniej korzystne niż w przypadku konsumentów. No i w związku z tym oszacować potencjalne ryzyko, jeżeli się bowiem okaże, że ktoś przestanie płacić kredyt zgodnie z żądaniami banku, a na końcu sąd dojdzie do wniosku, że jednak umowa była ważna, no to w konsekwencji się okaże, że też wypowiedzenie tej umowy, jakie nastąpiło pewnie po jakimś czasie od zaprzestania spłat, było również zasadne. Bank miał w związku z tym prawo, czy syndyk, naliczania odsetek za opóźnienie, no i to będą koszty. Tak? Z drugiej strony, w przypadku, w którym ktoś już zapłacił kwotę wyższą niż kwota otrzymana, no to każda kolejna wpłata po prostu powiększa wysokość jego szkody, która prawdopodobnie nie zostanie zrekompensowana lub tylko w niewielkim stopniu z masy upadłości. Było też pytanie związane z tym, czy oświadczenie o potrąceniu nie wpływa na roszczenie o zapłatę przeciwko bankowi, czy nie doprowadzi do przegrania tego procesu, bądź nie powinno spowodować cofnięcia powództwa. Więc generalnie rzecz biorąc, oczywiście, tak, jeżeli nasza wierzytelność wygasła wskutek potrącenia, to nie możemy już domagać się jej zaspokojenia poprzez wyrok sądowy. Więc wówczas, jeżeli sąd uzna, że to nasze potrącenie było skuteczne, to oddali nasze powództwo o zapłatę. Możemy też po prostu cofnąć nasze powództwo o zapłatę, uznając, że już nie jest ono konieczne, bo dokonaliśmy potrącenia.
Natomiast, tak jak powiedziałem, ponieważ ocena tego, czy doszło do skutecznego potrącenia, czyli czy doszło do skutecznego umorzenia wierzytelności, lepiej, żeby została rozstrzygnięta przez sąd, no to z tego punktu widzenia być może lepiej jest podtrzymywać to roszczenie o zapłatę. Niech sąd się wypowie, czy nasze oświadczenie o potrąceniu było skuteczne i w związku z tym, czy nasza wierzytelność, a tym samym również i wierzytelność banku, umorzyły się i dlatego nasze roszczenie o zapłatę zostało oddalone. Natomiast no niewątpliwie samo roszczenie o zapłatę, jeżeli ktoś jeszcze tak ma skonstruowane roszczenie pozwu, jest daleko niewystarczające, no bo można tą sprawę przegrać w całości, nie posiadając wiążącego inne organy ustalenia, że umowa jest nieważna, no to dalej będzie wywoływać reperkusje, na przykład w postaci problemu z wykreśleniem hipoteki i tak dalej, już niezależnie od kwestii roszczeń czysto pieniężnych. Tak, natomiast w przypadku, gdy Państwa roszczenie oparte jest o ustalenie nieważności umowy i zapłatę, to nawet kiedy sąd uzna, że oświadczenie o potrąceniu było skuteczne i de facto w tym zakresie oddali Państwa roszczenie o zapłatę, to co do zasady i tak te koszty zastępstwa procesowego powinny zostać zasądzone na Państwa rzecz, ponieważ co do zasady wygrają Państwo proces w zakresie ustalenia nieważności umowy. Oczywiście jakby te koszty również będzie trzeba zgłaszać do masy upadłości już w późniejszym terminie. Tutaj w przypadku, kiedy Państwo spóźnią się w terminie 30 dni od ogłoszenia postanowienia od postanowienia o ogłoszeniu upadłości, konieczne będzie opłacenie opłaty dodatkowej za listę uzupełniającą. To jest bodajże koszt około 800 zł, natomiast to jest zależne od średniego wynagrodzenia. Jakby tutaj są wszystkie proporcje, jeśli chodzi o wyliczenie tej opłaty. Natomiast tutaj jeszcze jest kolejna kwestia. Państwo jeszcze zadali pytanie, co w przypadku, kiedy Państwa proces się toczy. Cały czas procesy trwają, jak najbardziej są wyznaczane terminy rozpraw, sędziowie przesłuchują kredytobiorców, zapadają wyroki w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. W tamtym tygodniu uzyskaliśmy prawomocny wyrok dotyczący Getin Noble Banku, już wystąpiliśmy o wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności. Na tej podstawie będzie można oczywiście wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, także tutaj jak najbardziej pozwy powinny być składane, tym bardziej w momencie właśnie zagrożenia upadłością banku, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie ustalenia nieważności umowy, tak aby to saldo kredytu Państwo już nie obowiązywało na przyszłość, w przypadku kiedy dojdzie do prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy. Kolejne pytanie to jest sytuacja, w której nie my składamy oświadczenie o potrąceniu, ale bank już nam złożył oświadczenie o potrąceniu. Getin rzeczywiście od pewnego czasu stosuje taką taktykę, że na ogół w postępowaniu apelacyjnym składa oświadczenie o potrąceniu i zgłasza swoją wierzytelność. Robi to co prawda w taki sposób ewentualny, warunkowy, że gdyby sąd doszedł do wniosku, że umowa jest nieważna, no to my wypłaciliśmy pewną kwotę i dokonujemy potrącenia tej kwoty wypłaconej z roszczeniem kredytobiorcy w pozwie. No i tutaj musimy dokonać oceny, czy to oświadczenie o potrąceniu banku było skuteczne, czy nie było skuteczne. Musimy w związku z tym wziąć pod uwagę m.in. to, czy właśnie kredytobiorca, konsument złożył takie oświadczenie wcześniej przed sądem, nie złożył, czy wezwanie do zapłaty skierowane przez bank zostało doręczone, czy oświadczenie o potrąceniu miało charakter bezwarunkowy w granicach samego oświadczenia. Już pomijam kwestię zgłoszenia tego w procesie jako zarzut ewentualny, co jest bardziej dopuszczalne niż samo formułowanie oświadczenia o potrąceniu w sposób ewentualny. Dla pewności można również dokonać samemu potrącenia tych samych wierzytelności, których dokonał bank. Także jeżeli oświadczenie banku o potrąceniu było nieskuteczne, no to nasze oświadczenie będzie skuteczne, jeżeli poprawimy jakieś ewentualne błędy związane z oświadczeniem o potrąceniu i skutecznie umorzymy wierzytelność banku. Problemem pewnym może być sytuacja, o co też zostało zadane pytanie, co w sytuacji, w której kredytobiorca dochodzi zwrotu tylko nadwyżki, a więc
Można powiedzieć, że kredytobiorca, o ile takie ja rozumiem pytanie, nie dokonał żadnego oświadczenia o potrąceniu i nie było wzajemnego potrącenia wierzytelności, natomiast sam pozew został tak skonstruowany w oparciu o kiedyś, można powiedzieć, bardziej popularną teorię salda, że dochodził tylko tej nadwyżki ponad kwotę kapitału. No i tutaj po pierwsze należy dokonać jednak potrącenia tej części wierzytelności, której nie dochodzimy w procesie, a więc tej kwoty, która no pewnie stanowiła właśnie równowartość, była równa tej kwocie wypłaconego kredytu. Z dwóch powodów. No po pierwsze, chcemy skutecznie umorzyć tą wierzytelność banku, a tak jak powiedziałem i powiem to po raz trzeci, bo to jest bardzo ważne, termin na złożenie takiego oświadczenia mamy 30 dni, maksymalnie 30 dni od ogłoszenia upadłości banku, a potem nam przepadnie ta możliwość. A więc to jest pierwszy powód, że jak najszybciej powinniśmy umorzyć tą wierzytelność banku. No a po drugie, istnieje zagrożenie, że Getin w toku postępowania sądowego sam dokona potrącenia i właśnie przedstawi do potrącenia tą kwotę kredytu wypłaconą z naszym roszczeniem dochodzonym pozwem. I wtedy się okaże, że umorzył całą naszą wierzytelność, ale właśnie tą, której dochodziliśmy pozwem, a zostanie wierzytelność ta, której nie dochodziliśmy pozwem. No i w związku z tym cały sens tego postępowania o zapłatę zostanie stracony. Tak, tutaj jest jeszcze kolejne pytanie dotyczące kosztów zastępstwa procesowego. Czy jeśli chodzi o oświadczenie o potrąceniu, tutaj również uwzględniać koszty zastępstwa procesowego? W przypadku, kiedy mają Państwo tutaj już przyznane koszty zastępstwa procesowego, przykładowo za pierwszą instancję, na przykład 10 800 zł, warto już na tym etapie wezwać bank do zapłaty tej kwoty i dokonać oświadczenia o potrąceniu właśnie z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo tak samo w przypadku, kiedy mają Państwo wyrok, gdzie sąd wskazuje, że stwierdza, że wygrali Państwo proces w całości i referendarz sądowy ma wyliczyć dokładne koszty zastępstwa procesowego. W takim przypadku już nie warto czekać na wyliczenie referendarza sądowego, ponieważ często jakby ten proces się przedłuża. I warto już na tym etapie wyliczyć kwestię kosztów zastępstwa procesowego. Jaka to będzie wysokość? To oczywiście jest zależne od pierwotnego roszczenia, które było zgłoszone w pozwie, czy to roszczenie było poniżej 200 tysięcy, czy powyżej 200 tysięcy złotych. I na tej podstawie już wezwać bank i dokonać oświadczenia o potrąceniu. Więc potencjalnie oczywiście można przy wyliczeniu kwoty kapitału również uwzględnić potencjalne koszty zastępstwa procesowego za pierwszą i drugą instancję. Natomiast jeszcze, jeśli Państwo tych kosztów nie mają, to jest kwestia hipotetyczna, tak? Więc oczywiście mogą Państwo zostawić bufor, tak, w postaci późniejszego jakby wyliczenia, tak? Natomiast na tym etapie już powinni Państwo de facto dokonać tego oświadczenia o potrąceniu, tak aby zmieścić się w tym terminie 30 dni od wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości. Też w przypadku Getin Noble Banku warto zweryfikować, na co był cele kredytu, które zostały wskazane w umowie, już jeśli chodzi o takie doprecyzowanie kwestii celu kredytowania, ponieważ część i to było często kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeśli chodzi o kwotę, która była faktycznie wypłacona kredytobiorcy, to ta kwota jest niższa niż ta kwota, która jest często wskazana bezpośrednio na pierwszej stronie umowy kredytu, ponieważ bank dodatkowo część kredytu została przeznaczona na ubezpieczenia, które de facto zmniejszały tą kwotę faktycznie wypłaconego kredytu, więc warto zweryfikować w Państwa umowie, czy Państwo jeszcze mają koszty okołokredytowe, które de facto pomniejszą Państwu tą kwotę faktycznie wypłaconego kredytu, więc jakby to na tym etapie warto wszystko zweryfikować, też jak będziemy przygotowywać oświadczenie o potrąceniu, będziemy oczywiście te ubezpieczenia, tą kwotę faktycznie wypłaconego kredytu pomniejszać o te ubezpieczenia. Kolejne pytanie brzmi, co warto zrobić, jeżeli kredyt został już spłacony. Rozumiem, że kredyt został spłacony w całości zgodnie z żądaniami banku, a więc tak naprawdę kredytobiorca ma właściwie tylko roszczenie o zapłatę, a więc zapłatę, zwrot tej kwoty ponad kwotę kapitału. No tutaj generalnie rzecz biorąc sytuacja jest taka sama, czyli wzywamy bank, zapewne już wezwaliśmy, skoro jest proces, dokonujemy potrącenia tej kwoty, wysokości kwoty kapitału wypłaconego, no i zgłaszamy naszą wierzytelność do syndyka, tak? Jeżeli zostanie ona uznana, no to świetnie.
Jeżeli nie zostanie uznana, no to składamy zażalenia, no i toczymy sprawę sądową. Jeżeli zakończymy ją pozytywnym wynikiem, no to nasza wierzytelność zostanie dopisana do listy wierzytelności, a następnie trzeba mieć nadzieję, że tego majątku upadłego wystarczy, żeby tą naszą wierzytelność w jakiejś części zaspokoić. Natomiast no też trzeba powiedzieć, że ta upadłość banku zapewne się będzie toczyć latami. Trudno nam w tym momencie jest powiedzieć, ile to może być dokładnie lat, ale w przypadku dużych przedsiębiorstw potrafią to być okresy 5 lat i dłużej. I dopóki postępowanie upadłościowe nie zostanie zakończone, no to tak naprawdę wierzyciele nie otrzymają żadnych środków, bo dopiero w momencie zakończenia postępowania upadłościowego istnieje wyliczona masa upadłości, która może zostać potem podzielona pomiędzy wszystkich wierzycieli. No a więc sytuacja tych, którzy spłacili już kredyt w całości, no jest trudna, ponieważ po pierwsze nie wiadomo kiedy, a po drugie nie wiadomo ile z tej wierzytelności uda się od banku, od upadłego uzyskać. Tak, i tutaj oczywiście znaczenie miała skarga na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, natomiast jedno z pytań, które zostało skierowane właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, dotyczy tego, czy nawet jeśli dany kredytobiorca nie złożył skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak wiemy, tylko było 7 dni na złożenie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy ta decyzja o tym, że decyzja o restrukturyzacji została wydana z naruszeniem prawa, czy będzie miała skutek wobec wszystkich, tak? Czyli erga omnes. Więc tutaj również w tym zakresie będzie się wypowiadał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i zobaczymy, co jaka tutaj będzie decyzja Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej właśnie w tym zakresie, więc jakby to też będzie miało bardzo duże znaczenie, ten wyrok dla kredytobiorców, którzy już dokonali całkowitej spłaty kredytu. Kolejne pytanie, które tutaj jeszcze się pojawiło, jaki podmiot będzie wykreślał hipotekę? No oczywiście samą hipotekę będzie wykreślał sąd po tym, jak Państwo złożą wniosek o wykreślenie hipoteki z sąd księgi wieczystoksięgowy. Sąd wieczystoksięgowy, tak, z księgi wieczystej. Natomiast tak, jeśli chodzi o Getty Noble Bank, powiedziałabym, że w 98% przypadków Getin i tak nie wydawał listów mazalnych, czyli zgody banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Więc w takim przypadku składaliśmy wnioski do sądu, który wydał wyrok o wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności i na podstawie tego odpisu wyroku składaliśmy wnioski o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Najczęściej sądy wieczystoksięgowe wykreślają hipoteki właśnie na podstawie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności, gdzie w sentencji jest ustalenie nieważności umowy. Padło też pytanie co do dalszych losów postępowania przeciwko bankowi. No generalnie rzecz biorąc, upadłość banku, co prawda, czy przedsiębiorcy, czy pozwanego, generalnie jest powodem do zawieszenia postępowania sądowego. Niemniej jednak to postępowanie wznawia się w momencie, w którym znana jest już osoba syndyka, a więc jeżeli zostanie ogłoszona upadłość i od razu zostanie wskazany syndyk, no to tak naprawdę sąd wyda postanowienie o zawieszeniu i podjęciu postępowania z udziałem syndyka. Ewentualnie, jeżeli te dwie czynności będą oddzielone, no to będzie to jakaś przerwa, ale raczej nie niedługa. Więc generalnie rzecz biorąc, postępowania będą się toczyć dalej, z tym, że tak jak wspomniałem, to postępowanie o wierzytelność, o dochodzenie wierzytelności będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, w której zgłosimy tę wierzytelność na listę, odmówiono nam uwzględnienia tej wierzytelności, my to zaskarżyliśmy, wyczerpaliśmy tok odwoławczy i dalej nasza wierzytelność nie została wpisana na listę, tylko wówczas możemy dalej dochodzić naszego roszczenia o zapłatę. To oczywiście nie dotyczy roszczenia o ustalenie, to możemy robić niezależnie od tego, czy zgłosiliśmy naszą wierzytelność, czy też nie na listę wierzytelności. Tak, tutaj się pojawia problematyka związana ze śmiercią kredytobiorcy. Natomiast jakby zanim przejdę do tej kwestii, to tutaj warto dodać jedną bardzo ważną kwestię. Jak Państwo będą zgłaszać swoje wierzytelności na listę wierzytelności, to ważne jest, bo najczęściej jednak w kredycie nie mamy jednej osoby, tylko mamy kilka osób, które współkredytobiorców. I w takim przypadku każdy z Państwa musi odrębnie zgłosić swoją wierzytelność, ale z powołaniem się na to, że Państwa roszczenie jest solidarne i razem z Państwem występuje jeszcze osoba X, Y, Z, tak?
i każdy z Państwa musi się powołać na te odrębne osoby i każdy z Państwa musi odrębnie zgłosić swoją wierzytelność, ponieważ te roszczenia w przypadku na przykład małżonków, one będą solidarne, więc tutaj ważne, żeby każdy z Państwa jednak uzyskało dostęp do profilu zaufanego. Nie wystarczy raz zgłosić tej wierzytelności, tylko ta wierzytelność powinna zostać zgłoszona odrębnie wobec każdego z kredytobiorców. I teraz tak, w przypadku, kiedy doszłoby do śmierci kredytobiorcy, no to oczywiście też należy zgłosić wierzytelność do masy upadłości. Natomiast też trzeba wskazać potencjalnych spadkobierców. Tak, jeśli mamy prostą sytuację, to wystarczy przygotować akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza i na tej podstawie wskazać, kto dziedziczy po zmarłym kredytobiorcy. I oczywiście ta osoba zgłasza swoją wierzytelność i oczywiście do zgłoszenia dodaje akt poświadczenia dziedziczenia. Natomiast jeśli trwa postępowanie sądowe, to tutaj dla bezpieczeństwa warto, aby wszystkie osoby, które potencjalnie mają roszczenia, można by je uznać za Spadkobiercą. spadkobierców, tak, zmarłego kredytobiorcy, to tutaj ważne, aby wszystkie te osoby zgłosiły jednak wierzytelność. No bo tutaj też może być spór co do kwestii dziedziczenia, tak, jeśli jest podważany testament w sądzie. Więc tutaj ważne, aby każda z potencjalnych spadkobierców również zgłosiła swoją wierzytelność. Padło pytanie też o to, czy jeżeli zostało zgłoszone wcześniej wezwanie przedsądowe do zapłaty, no to teraz trzeba ponownie je zgłaszać. No generalnie nie, oczywiście, jeżeli już raz zostało takie wezwanie złożone, no to nie trzeba go zgłaszać ponownie, natomiast trzeba mieć świadomość, że kilka lat temu wezwanie dotyczyło kwot zapłaconych do jakiegoś momentu, a później kredytobiorca dalej spłacał kolejne kwoty i te kwoty również należy żądać ich zwrotu, czyli postawić w stan wymagalności, czyli wezwać do zapłaty, a następnie najlepiej dokonać potrącenia, tak aby umarzać wierzytelność banku o zwrot kwoty wypłaconej. A więc tak czy inaczej wezwanie do zapłaty zapewne będzie potrzebne. Oczywiście, jeżeli ktoś już od dawna nie spłacał kredytu, bo na przykład otrzymał postanowienie o zabezpieczeniu, czy też sam podjął taką decyzję, no to jeżeli ta kwota jest ostateczna i się nie zmieniła, no to już nie ma powodu, aby składać ponownie wezwanie, skoro już raz zostało złożone. No pytanie oczywiście, co z tym oświadczeniem o akceptacji, o znajomości skutków nieważności umowy, to być może warto złożyć, jeżeli takiego oświadczenia jeszcze nie było. Tak, i wtedy jeszcze raz do wezwania przedsądowego dotyczące wszystkich spłat rat kredytu należałoby dodać oświadczenie o świadomościach skutku nieważności umowy, tak aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości do kwestii wymagalności roszczenia. Kolejne pytania dotyczą tego, kto ogłasza upadłość. No, generalnie ogłasza to sąd gospodarczy. No, oczywiście to obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości będzie znane, też nasi klienci oczywiście dostaną taką informację, łącznie z kolejnym przypomnieniem, co należy zrobić. Też padło pytanie, na co nasi klienci mogą liczyć w tej sytuacji. Więc przede wszystkim, tak jak już informowaliśmy w kilku wiadomościach, tak jak teraz w tym webinarze, informujemy o tym, jakie kroki należy podjąć. Będziemy też każdą sprawę indywidualnie analizować i wskazywać, co należy zrobić w danej sprawie, i tutaj komunikację taką będziemy podejmować z naszymi klientami i przypominać o kolejnych terminach. Natomiast samo zgłoszenie wierzytelności według przygotowanych informacji będzie musiało nastąpić poprzez każdego wierzyciela, poprzez ten portal informacyjny Krajowy Rejestr Zadłużonych, który można tam założyć konto, czy należy założyć konto, bo tylko w ten sposób można zgłosić wierzytelność, a więc w formie elektronicznej, za pomocą profilu zaufanego. Jeżeli ktoś ma już profil zaufany, to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to powinien sobie jak najszybciej taki profil zaufany założyć. Przy czym też wiemy od osób specjalizujących się w prawie upadłościowym, że najlepiej taki profil zaufany założyć nie poprzez potwierdzenie tożsamości w banku, ale przez potwierdzenie tożsamości w urzędzie, dlatego że potwierdzanie swojej tożsamości poprzez bank prowadzi potem do licznych problemów technicznych. No a tutaj te techniczne możliwości zgłaszania wierzytelności mogą stanowić barierę
niestety dla uprawnionych. No i później w tym Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą też przekazywane kolejne wiadomości od syndyka, tak, o toku postępowania, o tym, co do uznania, nieuznania listy wierzytelności, będą też obwieszczenia. O tym wszystkim oczywiście też będziemy informować naszych klientów, natomiast to zgłoszenie będzie musiało przez nich być dokonane samodzielnie. No i też trzeba pamiętać, tak jak mówiłem o tym wcześniej, że czas postępowania upadłościowego no nie jest bliżej określony, trudno nam przewidywać, ale będzie to prawdopodobnie czas kilku lat, więc nie spodziewamy się tutaj jakiegoś szybkiego zakończenia tego postępowania, czyli też nie spodziewamy się, aby szybko można było dokonać podziału masy upadłości i zaspokojenia w jakiejś części wierzytelności. Tak, i tutaj dlatego ważna jest ta informacja, którą chcielibyśmy od Państwa uzyskać, aby Państwo wysłali do konkretnego pełnomocnika, który prowadzi Państwa sprawę z naszej kancelarii. Informację, że już zaprzestali Państwo całkowicie spłat kredytu, nawet również jeśli było wydane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, ponieważ niektóre osoby jeszcze spłacały przez jakiś czas kredyt, nawet po postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. I w takim przypadku, jeśli będziemy mieli od Państwa informację, że już Państwo nic nie spłacają, wyślemy do Państwa już komplet informacji wcześniej, tak? Czyli po pierwsze, wezwiemy już całościowo bank do zapłaty, razem oczywiście z oświadczeniem o świadomości absolutnej ważności umowy. Przygotujemy do Państwa podpisu oświadczenie o potrąceniu. No i oczywiście tutaj prześlemy Państwu skan dokumentu, który Państwo powinni zgłosić do masy upadłości. Jak tylko to postanowienie się pojawi, to im szybciej Państwo zgłoszą wierzytelność, tym lepiej, ponieważ pod koniec terminu zgłaszania wierzytelności, zwłaszcza kiedy będziemy mieli do czynienia z upadłością tak dużego banku, ten system może być zawodny i może się zawieszać. Więc w takim przypadku im szybciej Państwo zgłoszą taką wierzytelność, tym lepiej. Dlatego właśnie chcielibyśmy mieć od Państwa informację, kto już jakby całkowicie zaprzestał spłat kredytu, i w takim przypadku już przygotowujemy dla Państwa komplet informacji, w tym informację do wniosku o zgłoszenie wierzytelności pod kątem stanu faktycznego, tak aby Państwo łatwo mogli te informacje dodać do treści wniosku o zgłoszenie wierzytelności. I chyba już ostatnie pytanie, które nam zostało do odpowiedzi, a więc sposób wyliczania wierzytelności. I tutaj mamy dwie wierzytelności, tak? Jedna z wierzytelności to jest banku, o tym mówiła mecenas Wolna Sroka wcześniej, że to jest ta kwota, która została udostępniona kredytobiorcy, ale w umowach, zwłaszcza Getin Banku, bardzo często ta kwota kredytu wypłacona rzeczywiście kredytobiorcy była potem powiększana o liczne dodatkowe opłaty, składki ubezpieczeniowe, prowizje, inne tego typu rzeczy. A więc bierzemy pod uwagę tylko to, co rzeczywiście otrzymaliśmy od banku w wykonaniu tej umowy kredytu. A z drugiej strony mamy naszą wierzytelność, czyli naszą sumę spłat, do której to sumy spłat należy oczywiście doliczyć też odsetki. Te odsetki zgodnie z roszczeniem pozwu mogą już sięgać niebagatelnych kwot. Oczywiście wiemy też, że orzecznictwo sądowe teraz jest rozbieżne, jeżeli chodzi o to, od kiedy właściwie naliczać te odsetki, od którego momentu kredytobiorca jest uprawniony do ich otrzymywania. No ale w potrąceniu nie powinniśmy zaniżać naszej wysokości, naszej wierzytelności. Powinniśmy ją przedstawić zgodnie z naszym żądaniem. Najwyżej później się okaże, że w jakiejś części sąd się z nami nie zgodził i nasza wierzytelność faktycznie była niższa, co oznacza tylko tyle, że po prostu wierzytelność banku umorzyła się w mniejszym stopniu, a więc pozostaje wyższa niż byłoby to bez tego. A więc nasza wierzytelność to suma zapłaconych rat. Oczywiście tu ma też znaczenie waluta. Liczymy osobno w każdej walucie, a więc na przykład w złotych i we frankach osobno. Później zgłaszamy wierzytelność według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości. Więc samo zgłoszenie wierzytelności następuje już w walucie polskiej, ale dla celów oświadczenia o potrąceniu przedstawiamy wierzytelność w walucie obcej. Też dokonujemy przeliczenia na walutę polską według kursu średniego NBP z dnia potrącenia. No i w ten sposób ustalamy poprzez potrącenia, kto ile, jaka była wierzytelność i do jakiej kwoty się umorzyła, a w efekcie na czyją rzecz zostaje kwota do zapłaty, jeżeli to jest roszczenie ze strony kredytobiorcy.
no to powinno zostać zgłoszone na listę wierzytelności, aby mieć potencjalnie jakąś szansę na odzyskanie tej kwoty czy jej części. No i tutaj jeszcze ostatnie może pytanie co do tego, czy to oświadczenie o potrąceniu powinno być złożone wprost, czy też na wypadek ewentualny, na wypadek ustalenia nieważności umowy. Generalnie rzecz biorąc, oświadczenie o potrąceniu, przepisy nie przewidują trybów, czy to ma być wprost, czy ewentualnie. Generalnie w prawie jest przyjęte, że każde oświadczenie o charakterze prawokształtującym może być złożone wyłącznie, znaczy nie może być złożone z zastrzeżeniem terminów, warunków, ma być jednoznaczne, a więc oświadczenie o potrąceniu powinno być jednoznaczne, nie może być sformułowane w sposób ewentualny. Każde dodawanie do niego jakiegoś rodzaju zastrzeżeń czy warunków, no to jest proszenie się o to, aby zostało ono potem uznane za nieskuteczne, co jest oczywiście całkowicie wbrew interesom kredytobiorcy, a więc nie rekomendujemy takiego postępowania. I jeszcze dwie, ale krótko, bardzo ważne kwestie. Pierwsza rzecz, ponieważ w dniu dzisiejszym odbyłam konsultację z jednym z moich klientów, który właśnie ma kredyt w Getinnobil Banku. I w przypadku tego banku czasami mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniami, które dotyczyło rachunku bankowego. Na przykład środki na zabezpieczenie kredytu znajdowały się na rachunku bankowym. I uzyskałam od klienta informację, że część właśnie, jeśli chodzi o kwestie rachunków bankowych, to te środki, część środków przeszła do Velobanku i klientowi udało się odzyskać te środki z Velobanku, które stanowiły zabezpieczenie kredytu hipotecznego w Getinnobil Banku, oczywiście kredytu powiązanego z kursem waluty obcej. Więc jeśli Państwo mają tego typu zabezpieczenia, to dobrze, aby się Państwo udali do Velobanku, oczywiście nie wskazywali, że to jest zabezpieczenie kredytu hipotecznego, tylko że Państwo chcą wybrać środki z lokaty i możliwe, że takie środki się Państwu uda odzyskać. Myślę, że to jest ważna kwestia, ponieważ Getin różnego rodzaju właśnie zabezpieczenia kredytów wprowadzał. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą oświadczenia o potrąceniu, jeśli nie mieliśmy wcześniej oświadczenia o świadomości o skutku nieważności umowy, to dla bezpieczeństwa warto jeszcze raz wezwać bank do zwrotu wszystkiego, co Państwo wpłacali, razem z oświadczeniem o świadomościach skutku nieważności umowy i następnie dokonać oświadczenia o potrąceniu. Oczywiście te wszystkie czynności należy, jeśli chodzi o wezwanie, jak również oświadczenie, należy złożyć na piśmie za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru listownie do siedziby Getinnobil Banku. I może już ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź, bardzo krótko. Czy jeżeli nadpłata jest nieduża, czyli ta wierzytelność kredytobiorcy wobec banku po potrąceniu jest nieduża, to czy warto ją zgłaszać, czy konieczne jest zgłoszenie jej na listę wierzytelności? Nie jest konieczne, mówiłem o tym na początku, ale powtórzę, nie jest konieczne, natomiast niezgłoszenie wierzytelności oznacza, że po prostu pozbawiamy się możliwości, że to roszczenie zostanie kiedykolwiek zaspokojone. No ale jeżeli to roszczenie jest w niewielkiej wysokości i oceniamy, że szanse są niewielkie, to oczywiście możemy tego zaniechać. To nie jest to obowiązek wierzyciela, jest to jego uprawnienie, a więc no, nic nie znaczy, można powiedzieć, tracimy, ale no, jest to do decyzji kredytobiorcy danego, czy taką wierzytelność zgłaszać. Jeżeli jej nie zgłosimy, no to po prostu nie będziemy mogli potem być zaspokojeni z masy upadłości. No i taki będzie tylko skutek. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia kredytobiorcy podstawowym skutkiem i celem dalszego prowadzenia postępowań sądowych przeciwko Getinowi jest to, żeby ustalić, że umowa jest nieważna i że wierzytelność banku wskutek potrąceń czy wygasła w całości, czy umorzyła się w znacznym stopniu, tak aby zminimalizować to roszczenie zwrotne banku, no i oczywiście przede wszystkim uniknąć tego, aby wysokość zobowiązania była liczona według aktualnych kursów waluty obcej, a więc w jakichś kolosalnych rozmiarach. Ponieważ wyczerpaliśmy listę pytań, nie wyczerpaliśmy oczywiście tematu, na pewno na ten temat będziemy jeszcze wielokrotnie mówić i organizować webinary. Na razie jednak dziękujemy Państwu, zachęcamy do śledzenia naszej strony Pomoc Frankowiczom, kanału na YouTubie. No a naszych klientów oczywiście będziemy informować na bieżąco o wszystkich kolejnych czynnościach istotnych dla ochrony ich interesów. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Webinar poprowadził adwokat Jacek Szabański. I adwokat Anna Wolna-Sroka. Dziękujemy Dziękujemy. serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.